Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w City Skylines 2. Śniętkowice, ciąg dalszy, jak widzicie, gramy sobie. Nie zrobiłem tylko dwóch odcinków i koniec. Jesteście bardzo zaangażowani, zauważyłem w komentarzach. Macie dużo dobrych tipów, będziemy tutaj zaraz wszystko poprawiać, naprawiać, więc bardzo wam za to dziękuję. Bo to dużo wpływa na to, czy ja rzeczywiście gram dalej w City Skylines. Więc jest kilka rzeczy do poprawki, tak? Pamiętajcie, jeszcze raz przypomnę, że gram po raz pierwszy w jakiegokolwiek CD-ska, więc cierpliwości, prawda, dobrych tipów i tak dalej, i będzie dobrze, i się dogadamy, i będzie wam się również dobrze patrzeć na to, jak będę poprawiał swoje błędy konstrukcyjne. Zacznijmy od największego chyba dylematu, albo na największej jakby takiej... No, tematu, który was tutaj bardzo mocno poruszył, czyli moje połączenie z autostradą, zwykłym samochodem, zwykłą tutaj uliczką. Ja prawdopodobnie nie mam jeszcze dostępu do takich bajerów, żeby móc tu jakoś to podłączyć. Jest uliczka... Żliczka... To nie jest chyba nic związanego co duże drogi, autostrady, węzły drogowe. Okej, okay, tu mamy jeszcze miejsca parkingowe, więc prawdopodobnie ja jeszcze nie mogę zrobić takich bajerów jak to, chociaż ja nie wiem, czy to nie jest po prostu... Czy to nie jest, słuchajcie, droga jednokierunkowa, o taka? Kierunek pasów ruchu, tak wiem. Tak, droga jednopasmowa, jednokierunkowa, czy to właśnie nie jest to, co tu jest tylko to jest połączone z jakby... No to chyba rzeczywiście jest jakiś rodzaj autostrady, tak mi się wydaje, że to są autostrady, no nie wiem, droga... A może to nie jest wcale autostrada? Ja nie wiem, co to jest. To wygląda, jakby to były po prostu dwa pasy położone jednocześnie, jakby to była droga dwupasmowa, jednokierunkowa. Jest napisane autostrada w sumie przez grę. Ale jakby to było to, które łączy się z tym, to mogę jakoś przetestować na przykład w taki sposób, zobaczyć jak to wygląda. Tu jest jakiś taki jeden kierunek, ale jednocześnie to nie wygląda jak to, nie? Więc to raczej nie jest, to nie jest to i to nie jest doprowadzona jakaś jedynka do tego. Jak widzę. No nie. Jeszcze z jednego pasa robią się dwa, więc to nie jest ta zabawka. Więc rozumiem, że to jest po prostu element, którego jeszcze nie mogę dodać, ponieważ nie istnieje. A zatem będziemy chcieli zrobić jedną bardzo ważną rzecz, a to ulica Zyrki będzie troszeczkę skrócona i zostaniemy na razie tutaj, przy tym bardzo dziwnym czymś. Dziwna bułka nam tutaj wyszła, nieregularna. Koszmarek pewnie wszystkich tych, którzy normalnie grają sobie w... To jest co? Obszary. Przemysł specjalistyczny. A, no właśnie, te drzewa, inne sprawy. Więc być może tu po prostu zostawimy na razie tak, jak jest. Tam z tym, bardzo ciekawe jest to z tym głosem rzeczywiście. Mówicie, że tam jest hałas, tak? Że mówicie, że hałas może wpływać na to, że mamy blisko domki i autostrady. Coś takiego. Ciężko dokładnie mi zrozumieć jeszcze tak na 100%, na czym polega ten hałas. Wy też widziałem, że się tak zastanawiacie w sumie. Mówicie, żeby nie przesadzać z liczbą skrzyżowań, żeby nie za często te skrzyżowania były. To też postaram się tutaj być może nawet trzeba będzie ulicę Krokodyla ciut też uszczuplić, żeby jakoś tutaj... Ale wiecie, jak uszczuplę, to wtedy nie będzie tych domków tak dużo, więc na przyszłość myślę. Może nie będę tutaj na razie robił takich dużych poprawek, tylko może w przyszłości coś tu się zmieni. Na razie będziemy chcieli tutaj ogarnąć rzeczy po kolei. Mówicie też, że być może ten karawan oznacza, że muszę sporo po prostu zrobić im cmentarz. I faktycznie coś takiego powinno być. Służba zdrowia i tu zacznie zakładka służby pogrzebowe i jest cmentarz. Służby istnieją po to, by zajmować się zmarłymi, tak? Cmentarze to duże przypominające parki i obszary, na których są uchowani zmarli obywatele. I możemy zbudować cmentarz gdzieś tutaj. O Jezu, jakie to wielkie będzie. Znajdź przyjemne miejsce w pobliżu domów z dobrym połączeniem drogowym i zbuduj tam cmentarz. Natomiast nagle zaczęło mi mocno przycinać, jak zacząłem... Oh yes! Check this out! Yo! Dobra. Cmentarz. Cmentarz. Cmentarz, cmentarz, cmentarz. No możemy spróbować zbudować cmentarz blisko autostrady. Może będzie jakiś zjazd kiedyś zrobimy z tej autostrady, jakiś fajny. Może gdzieś tutaj byśmy ten cmentarz postawili? Cmentarz nas będzie kosztował 114 tysięcy. To nie są małe pieniądze za cmentarz. Ale moglibyśmy go na przykład tutaj palnąć i tutaj może byłoby spoko, to by wywozili, rozumiem, potem tych ludzi. I mamy od razu ewolucję na dużą wioskę. Sprawy mają się dobrze, jeszcze 800 tysięcy dostałem. Okej, panel postępu. Duża wioska. Limit pożyczek mam zwiększony. Olbrzymia wioska. O kurcze. Tylko tak, co nam się odbywa? Budżet usług. Odblokowano. Hodowla zwierząt, wydobycie kamienia, ochrona przeciwpożarowa, nowe drzewko rozwoju, remiza strażacka, policja, administracja. O panie. O ludzie, to trzeba jeszcze teraz uważać, tak? Liceum, dobra, czyli tutaj tak naprawdę doszły nam teraz możliwość hodowli zwierząt.
na żyznej ziemi w celu hodowania zwierząt i wydobycie kamienia, jeżeli mam dostęp do kamienia. Okej. To są te budynki specjalistyczne do zbudowania. Ja tutaj coś z lasem mam związanego, ale... Ale no. Dobra, mamy cmentarz. Są ulepszenia również. Niewielkie miejsce czci polepsza samopoczucie. No właśnie, tu będziemy budować domy wokół tego cmentarza, więc czemu nie? Mauzoleum. Grobowiec opłaniający ważną osobę, dzięki niemu cmentarz staje się atrakcją do zwiedzania. Koszty utrzymania rosną. Na razie mamy dość duże koszty utrzymania. A, i mówiliście, że tak naprawdę ja zyskałem dużo na tym, że eksportuję energię na zewnątrz i stąd taki boost finansów mi się pojawił. Ale teraz zacznie się raczej nie do końca boost, a raczej będziemy znowu zaraz mieć jakieś problemy z tym wszystkim. Puśćmy trochę czas, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie się tutaj rozwijać. Zaraz będę też dodawał oczywiście nazwę ulic, a niech trochę się tutaj porozwija. Mamy tu na przykład, tak, ulica Słoneczna. Na przykład ulica Słoneczna nie musi być ulicą Słoneczną. Może być na przykład ulicą Tolobumską. Ulica Tolobumska, proszę bardzo. Bo mimo wszystko są osoby, którym podoba się nieidealne miasto. Ja już teraz czuję, że chętnie bym zaczął od nowa. Naprawdę, wierzcie mi. Ja też jestem z tych graczy, którzy jak już poznają tajniki gry, to zaraz zaczną uznawać, że kurczę, to może jednak od nowa zacznijmy. Jak już wiem co i jak. Dobra, to będzie ulica Potworna. Proszę bardzo, tutaj Monster 369, tak? To do ciebie nawiązanie. Oj, ta Potworna to jest bardzo długa. A będzie się dzieliło, to miotkowo nam usunęło chyba. Szukamy pracowników, otworzyliśmy nową fabrykę, okej. No właśnie, wyczekiwanie na karawan. Wyzwanie karawany jeszcze czasem będzie się nie zjawił. Ale mamy już cmentarz, więc może ten karawan rzeczywiście zacznie się teraz tutaj rozprzestrzeniać. No i co? I śmietnisko, tak? Zatrzymajmy chwilę. Zarządzanie odpadami. Sprawny system zarządzania. Placówki zarządzania odpadami wysyłają ciężarówki, które biorą odpady z różnych miejsc w mieście, a następnie się z nimi powracają, by móc zostać przetworzone. Zebrane śmieci są przechowane na działce wysypiska. Okej. Okay. Czyli mam teraz badać wysypisko śmieci. Gdzieś. Umieść główny budynek w miejscu wystarczającej ilości przestrzeni. Koło w ogóle... Tylko będzie śmierdzieć tam, nie? Dobra. Więc to jest działka i obok tego... Dobrze. Co ja myślę, że wysypisko byśmy chcieli kupić chyba sobie ten teren, słuchajcie. Mi się wydaje, że kupimy sobie chętnie te dwa tereny. To kosztuje tak coś. Użyte zezwolenia. Ja myślę, że w ogóle wykupimy ten teren tutaj. Zdecydowanie kupimy je. I tu będziemy mogli teraz budować. Yeah. Tak, i tu będzie ten teren. Może tu będzie szedł przemysł, słuchajcie. Taka wyspa przemysłowa z tego wyjdzie. Tu będziemy chcieli pewnie dokończyć tutaj jakiś przemysł. To wiadomo, że on będzie miał tutaj tylko tutaj dostęp, więc wracamy do budowania wysypiska śmieci. To jest dostosowanie wysypiska, zmiana wielkości obszaru, znaczy na odpady. Okej. Okay. Dobra. Czyli mogę sobie tutaj to nakładające się na siebie obiekty. Czemu nie chcesz mi przyczepić do tej drogi? Co jest z tą drogą? Widzicie, nie chcę do niej przyczepić. Czy ja tu muszę wbudować inną drogę, która jest... No, ja myślę, że dwupasmowo, znaczy będę chciał taką szerszą drogę zrobić. To jest dwupasmowa, a to jest czteropasmowa. Czteropasmowa dwujezdniowa, okej. Okay. Podzielona na dwie jezdnie. Dobra, tutaj mamy... Dobra, okej. Okay. Czyli rozumiem, że chyba będę musiał jakoś, nie wiem, nie pozwala mi przyczepić tu, więc zakładam, że może będę musiał... Jakoś tutaj to odbić. Jak tu będzie już od razu zjazd, to będziemy odbijać tutaj w bok. To jest... Dobra, zrobimy sobie lekko pod kątem. Żeby jakoś tutaj, powiedzmy, ona chciała sobie fajnie zawracać wzdłuż tutaj tego boku. I tutaj będzie jakieś śmietnisko może. O, proszę bardzo. I teraz zobaczymy, czy teraz mi pozwoli dodać śmieci. Dziwne... A, do tej głównej nie chciało. Może dlatego, że to jest jakaś droga wybudowana przez... Przez grę. Nie wiem czemu nie pozwala, ale postawmy sobie to. 70 tysięcy mnie to kosztuje. Co to jest? Aha! I teraz dodaj nowy węzeł tutaj. To jest węzeł wysypiska, rozumiem, tak? Nie wiem, powinno 4 tony. No dobra, powiedzmy, że jakoś... Aha, że mogę nawet tutaj. O, mogę tutaj nawet puścić węzeł wysypiska, dobra. Ło, a czemu tak? I jak cofnąć? Cofnij. Przycisk myszy, dobra, okej. Okay. Dobra, bo może by chodziło o to, że od razu byśmy tutaj jakoś wyznaczyli ten teren. Tak, okej, okay. I na przykład tak. I wtedy wiemy, że ten teren jest tutaj. O, nie wiem, jeszcze tutaj może być. I co, jak to zaakceptować? Okej, okay. Zbudowałem. Słuchajcie, jest miejsce na wysypisko. Więc teraz będę tędy jeździć ciężarówki. Przecież szersza droga jest tu niż tu.
Rozumiem, że to, no to jest dalej, a, bo to jest dalej autostrada. Może przy autostradach nie da się po prostu bezpośrednio budować. Może to o to chodzi. Handel. Handel chce ode mnie. Dobra, puszczamy to, zobaczymy jak będą te ciężarówki. No ciężarówki mają teraz daleką drogę w sumie do wyważania śmieci. Pytanie, czy to jest dobre? Czy to dobry pomysł, że wysypisko śmieci ma tak daleko zaczęło mnie budować od mieszkań? Bo to trochę trasy będzie, tak? Jakby trochę mają do przejechania, żeby móc sobie tutaj teges. W ogóle zastanawiam się nad... Dalej są to problemy z... Ale to właśnie ciekawe, bo karawan jest tu. Mówicie też, że może z tą zdrowotną... Z problemem na przykład tutaj, z kliniką mleczną może być to, że warto byłoby zrobić jednak zajezdnię dla karetek. Tak? Bo chyba nie mamy zajezdni dla karetek. Ja chętnie postawię te zajezdnie dla karetek. Leki. Mamy magazynowanie pacjenci. W końcu jakiś pacjent się pojawił. Pojazdy w użyciu 3 na 10. 4 na 10. A właśnie. Pytanie brzmi, czy... Ja nie zauważyłem, czy były w ogóle jakieś tutaj karetki pogotowia, bo mamy 10 ich. Czy były wcześniej jakieś karetki, czy dopiero teraz się pojawiły? Tylko jednocześnie usunąłem parking. I nie wiem, czy to dobre, nie? Także wydaje mi się, że takie... Być może ulica Łojona będzie musiała niebawem zostać zburzona, żeby zwiększyć teren pod... Wiecie co? Chyba nawet tak zrobimy. Wybacz, Łojo. Ale ulica Łojona właśnie zostaje nam tutaj zniszczona. O! Ale co? I tak za każdym razem będzie się pojawiać achievement? No bez takich. I tutaj postawimy sobie po prostu więcej... Jakie to mam zabudowanie? Pewnie takie zwykłe. Może być zwykłe. A to będzie teren po prostu dla ziomeczków. O, tutaj zrobimy jeszcze teren. O, proszę bardzo. Tutaj mamy handlowy teren, to kolejny teren handlowy. Widzę, że teren handlowy w ogóle potrzebują terenu handlowego trochę. A też widziałem w komentarzach, że niektórzy z was zastanawiają się, czy... czy powinienem robić tak, że... Tutaj na przykład postawimy, tak? Będziemy starali oddzielać się... O, tutaj będzie dużo takich sklepów. Bo to też jest ciekawe, jak gra to ogarnia. Czy lepiej stawiać te właśnie handlowe wśród domków, czy jednak je oddzielać od siebie, tak? W jaki sposób iść w tym jak to w tym kierunku rozwijać? Czy obok siebie, czy nie obok siebie jednak handlowe? Mi się wydaje, że jak będziemy za bardzo oddalać handlowe od... Bo tak sobie mogą pójść na piechotę, nie? Do różnych sklepów. A tak to będą musieli zawsze do nich jeździć. Wiadomo, robić centrum, można jakieś handlowe, ale no... Bo tak się zastanawiam, jak to można by ugryźć i jak to będzie najlepiej oczywiście. Tu sobie oczywiście postawimy kolejną dawkę i tutaj od razu zapełnimy to wszystko. Tutaj proszę bardzo, jest miejscem gotowym na przemysł. Tu być może będziemy chcieli puścić kolejną drogę na te przemysły, więc mamy teren przemysłowy jest. Trzeba zatankować, mówią. Możemy te chirpy w ogóle sobie przejrzeć, tak? Produkujemy prąd nadwyżką. Dobra, ogromnie mi się podoba to, jak wygląda nasz lepszy dom. No i ludzie są zadowoleni, chirpy. Obywatele... Problemy, sukcesy będą nam się dzielić, jeśli wybierzesz informację, mogę nawet informacje autorze się dowiedzieć więcej. Dobra, no to dobra, słuchajcie, no to okej. To wydaje mi się, że przy autostradzie, przy tym miejscu, to zdecydowanie to miejsce będzie na handel. Żeby handel był przy autostradzie, a nie... Tak, a nie jakieś tam duperele. Więc myślę, że nawet byśmy chcieli tak polecieć. Cały tu handlowy teren, ale tutaj usunę, bo tu może będzie chciała być droga w przyszłości. Na przykład, znowu kolejna. No dobra. Tak, mamy chwilę, to możemy oczywiście szukać kolejnych dróg i kolejne drogi oczywiście nazywać waszymi ksywkami. Ulica Latarników. To się chyba coś zmieniło, prawda? Bo tak wydaje mi się, że tu nie było ulicy Latarników. No niektórzy z was widocznie, gra będzie decydowała, że niektórzy z was będą tylko przez chwilę u nas. Jak się ulice będą zmieniać. Nigdy nie wiadomo, czy przy... Okej, dobra, możemy sobie zawsze zacząć jakiś zasięg tego szpitala. Czy cię przyjmą, czy nie? Ja bym chciał zobaczyć... Zajezdnia karetek jest. A jak mogę zobaczyć zasięg? Bo podobno słyszałem, że jak klikam na klinikę medyczną, to mogę zobaczyć, jaki zasięg mamy leczenia. Ale może warto to popatrzeć na to, czy jakieś zakładki są tutaj na przykład do tego. Zakładka... Zatrzymamy na chwilę. To jest służba zdrowia i... Dobra. I co my tu mamy? I teraz możemy sobie zobaczyć. Dostępność krematoriów nie ma. Dostępność służby zdrowia jest bardzo dobra. Pacjenci 2, cmentarze 100%. A teraz jak mogę zobaczyć, jaki jest zasięg na przykład takiej kliniki medycznej? Bo klikam na nią sobie, ale muszę wam powiedzieć, że ja nie widzę, żeby mi pokazała gra zasięg, jaki jest do tej kliniki medycznej. Nie? To mnie ciekawi, nie? Nie widzę jakiegoś kółka, promienia, czy to wszystko, co tu jest podświetlone, to pokazuje, że jest ok w takim wypadku? Znaczy nie, bo to jest podświetlone, bo mam teraz taką nakładkę, nie? Ale zastanawiam się, jak to... Jak to czytać? Legenda ma budynki, karetki, karawany, zdrowie obywateli,
Kolor sieci. Okej, okay. Dobre, niedobre. Zdrowie obywateli, dobre, niedobre. Aha, dobra, to jest zdrowie obywateli, jakie jest. Okej. Okay. Jak wygląda ich zdrowie tutaj? Budynki, okej. Okay. I zasięg służby... A, tu jest zasięg służby zdrowia. A, no to zobaczcie, czyli wszystko na zielono, okej. Okay. Czyli drogi pokazują, że jak najbardziej zasięg jest bardzo dobry. Tak? Karawan tutaj jest, dobra. Czyli karawany sobie stoją tam, mamy kilka karawan. A to ty co mówisz? Ta firma nie jest w stanie znaleźć wystarczających pracowników. Okej, okay, brak siły roboczej. Czyli ta firma mówi, mamy bezrobocie, ale jednocześnie... Co ja na to poradzę? Nie potrzebujecie mieszkań, jak potrzebujecie, to zapełniacie akurat miejsca, w których jesteście. Uuu, patrzcie, jakie tiry tu przyjechały. Gdzie te tiry będą jechać? Może popatrzmy sobie na przykład... O, jak lekka przycinka będzie, bo zwiększyłem tu poziom. O, jak się tu kłócą na tym rondzie. Ojojoj. Gdzie te tiry jadą? Przez ulicę Lamistą jadą tiry, przez sam środek wioski. One zjechały z autostrady i prawdopodobnie jadą w dzielnicę przemysłową, prawda? No, na to to wygląda. Dobra, głośno w tym mieście, lecz przesuwa się własne myśli. Dobra, a gdzie ona jest? Tutaj jest głośno w mieście. Widzicie, ona mówi, że w tym miejscu jest jej głośno. I teraz pytanie brzmi, dlaczego jest jej głośno? Nie mam pojęcia. Tu mamy szkołę podstawową. Tu się pojawił... Ło, to są pierwsze te budynki, chyba takie blokowiska. Wpadniesz na nowej fabryki. Okej. Okay. Możemy wpadać na razie. Możemy też wykorzystać czas i zaprojektować kolejne drogi. Droga dwupasmowa. A na przykład stąd byśmy pojechali, ale też taką nietypową będę chciał zrobić, nawet dwuzakrętową, która będzie trochę jechała tutaj jakoś tak, żeby ominęła tutaj na przykład... A może nawet zostawić trochę... Czekajcie. Czekajcie, tak sobie myślę. Jak to dobrze ogarnąć? Na przykład może być tutaj prosto, ale to wcale nie będzie tak prosto, bo teraz wykręcę tutaj. Jakoś tak i wykręcę tutaj. O, i tu będzie jechała ta droga. Wypadek drogowy! Zatrzymajmy. O, a nie mam w ogóle ochrony przeciwpożarowej. O, cholera, ale ja budowałem drogę. Pomoc jest w drodze. Z budynków policji, ochrony przeciwpożarowej i służby zdrowia wysyłane są pojazdy, które pomogą sytuację w miejscu wypadku. Aby oczyszczanie miejsca w wypadku przebiega najsprawniej, będzie się wymieniał usługi ze... Są dostępne radiowozy, włożę starzach karetki i swobodę do celu. Przejdź do widoku szczegółowego ochrony przeciwpożarowej. No, jest tragiczna u mnie. Ja już wiemy, co muszę za chwilę zrobić. Ale chodziło mi o to, żeby, o zobaczcie, wyrównać, tutaj mi ładnie pokazało, o właśnie, do tego miejsca, gdzie jest tam, w razie czego coś, tak? Chodziło mi o taką fajną drogę nietypową też. Od razu je już połączę z tym. Tutaj, o proszę bardzo, i mamy w razie czego tutaj już przestrzeń. I to ładnie zbudowano, patrzcie, fajnie schowany jest teraz ten cmentarz. Dobra, teraz gdzie mamy ten wypadek? Był wypadek samochodowy, drogowy, dobra, gdzie tu się zderzyli? Zderzył na swojej własnej posesji? Jak bardzo mogę zoomować na ciebie, kolego? Na razie, jak widzicie, tak. Dobra, przy takim dużym detalu tnie jak cholera, czyli optymalizacja naprawdę jeszcze jest kiepska, dobra. Tu po prostu sobie koleś suwem się rozbił i tyle. Ale zoomować można naprawdę bardzo potężnie. Tylko sami widzicie, jak to działa na razie. Czyli tak, budynek, radiowóz w drodze. Ale teraz pytanie, skąd ten radiowóz przyjeżdża? Ja nie zbudowałem żadnej policji jeszcze. Możemy też jakoś się rozwinąć za chwilę, ale to za moment. No dobra, czyli tak, ochrona przeciwpożarowa jest absolutnie zerowa, prawda? Ale za chwilę możemy to poprawić. Patrzę, jak to wygląda tutaj. Całkiem duży zasięg mają te zabawki, samochody. Widzę, że tak, nie można przyczepić nic do autostrady. Czyli tak, reaguje na pożary, wypadki pożarów, ochronie obywateli przed klęskami żywiołowymi. Aby zagwarantować jak najszybszy czas reakcji, upewni się, że drogi są przejezdne, a wozy strażackie dostępne w wystarczającej ilości, raczej liczbie. Wozy strażackie mogą gasić kilka pożarów przed powrotem do bazy. Szkoda od ognia. Uszkodzone budynki, które się nie zawaliły, są naprawione automatycznie. Można też zburzyć zawalony budynek ręcznie, by przyspieszyć odbudowę. I tu mamy ochronę przed pożarem. Prawdopodobieństwo wybuchu pożaru u mnie jest tragiczne, no bo dopiero zaczynam budować takie rzeczy. Kontrola klęsk żywiołowych, ciekawe. No to rozumiem, że takie miejsca dobrze budować gdzieś mniej więcej w środku. Tak? Gdzieś w środeczku różnych miejsc, części. Możemy poświęcić czyjś dom. Wydaje mi się, że dobrze byłoby mieć przy ulicy jeszcze latarnię. No właśnie tutaj może, słuchajcie. Co tu się wybudowało, to właśnie zostanie jakby zmienione. Jak się obracało? R? Jak się obracało? Kurczę. Dobra, samo wybierze. Okej. Okay. No to stawiamy tu.
Na kończące się obiekty. No ja wiem, a to muszę wyburzyć? Nie pozwolisz mi postawić? Postawił, dobra. Okej, są zadowoleni, mimo że zniszczyłem jakiś tam budynek. Dobra. No i co, i zobaczymy, czy wyjeżdża straż do tego. Remiza strażacka, ale jeszcze nie mam dostępu do... Policja, administracja, mam. Dobra. Okej. Czekajcie, jeszcze policjantów trzeba postawić. Przestępczość to jeden z negatywnych aspektów społeczności. Ale reszty więzienia, średnie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa 13%, idealnie. Dobra, czyli celem służb policyjnych zapobieganie przestępczości i łapanie przestępców. Posterunki i komendy policji wysyłają radiowozy, które patrolują miasto oraz reagują na przestępczą aktywność. Niskie zadowolenie i bezrobocie zwiększa ryzyko popełnienia przestępstw przez obywateli. Dobra, no ale jakiś posterunek policji też nam się przyda, myślę. Posterunek policji. Też fajnie byłoby gdzieś tutaj może, rzeczywiście, w tej strefie, póki ją... A, tylko tam już wchodzimy na autostradę, to już jest większy budynek. A to może też jakimiś tutaj... Może tutaj też na narożniku, na przykład tej ulicy. Wiem, że to kosztem sklepów i ulic, ale byśmy tu mogli rzeczywiście mieć... No dobra, tu bym postawił, tak? Przy ulicy Potwornej. Cyk. Nie udało się. Nakładacie się obiekty, ale to rozumiem, że pozwolisz mi postawić? Pozwolisz mi postawić. O! Tam nie byli zadowoleni, ale cóż, ja mogę na to poradzić. Mamy przynajmniej posterunek policji. Tam pamiętam, że ktoś z was chciał, żeby być przy posterunku policji. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, że Afrodytka chciała mieć swoją ulicę przy... Przy tym? Tak. Jeśli pojawia się... Dobra, przy Izbie Wytrzeźwień. Okej. Okay. Dobra, przy Izbie Wytrzeźwień. To ulica Admiralska. Teraz ja się zastanawiam, czy Admiralska sama się pojawiła, czy Admiralska miała być... Czy jest, ktoś miał ksywkę Admirał? Nie pamiętam, więc zrobimy tutaj ulica Alkomleczka. Proszę bardzo, ulica Alkomleczka tu jest, proszę bardzo, pasuje do policji obok, więc spoko, może być. Dobra, zobaczymy, ulica Balonowa to na nas też czeka, którą trzeba zmienić, na jakąś inną ulicę oczywiście. Więc Aleja Corleja, mówicie, tak? Dobra, to Aleja Corleja, proszę bardzo, on też tam cały czas gra i... Robi jakieś dziwne, schematyczne miasto. A u mnie jest Aleja Corleja, która prowadzi... No jest taka zwyczajna, ale jest przy elektrowni, nie? Więc jakby... Może być. Może być. Ostatnio często widuję różne luksusowe towary. Muszę upolować jakąś okazję. O kurczę. Już shopping ostro. Jak tam nasze zarobki? 3000 straty. Jak zarabiać w tym społeczeństwie? No, powiem szczerze, że dostanie się do tego... Samolot przeleciał, patrzcie, leci. Cmentarz, a tutaj przyjechać karawan. To muszę powiedzieć, że to trochę będzie zajmować miejsca. Jak w ogóle z pojemnością? Można zobaczyć? Jak wygląda? Pracownicy, skuteczność, zmarli. 5000 zmarłych może to być. Mam 15 pojazdów. Mam 15 karawanów dostępnych. To nie są małe liczby. Dobra, co nam się odblokowało? Specjalistyczny przemysł. Znajdź surowce naturalne. Okej, okay, znaczy od mapy, jak to będziesz miasto, byś miał dostęp do różnych surowców naturalnych. Jeśli wyznaczysz taki obszar na zbożach surowca naturalnego, możesz czerpać z niego korzyści, wybierz typ przemysłu zgodny z dostępnymi surowcami. Większe liście zakładów wytwórczych pomiędzy tym surowcem, okej. Okay. No dobra, ale teraz pytanie brzmi, okej, okay, tutaj mamy, obszary można wyznaczać w sąsiedztwie odpowiednich surowców naturalnych. A kto sprawia, że miasto jest najbardziej atrakcyjne film przemysłowy, który wykorzystuje dane materiały, okej. Okay. Kiedy wybierzesz specjalizację powiązane z nią surowce naturalne zostaną podświetlone na mapie. No się podświetliły się. Wybierz specjalizację zgodnie z typami surowców dostępnych na twojej mapie. I budowa ośrodka. Okrąg wokół ośrodka okazuje, jak daleko możesz rozszerzyć teren wokół niego. Okej. Okay. No słuchajcie, to jest świetny teren. Przekracza limit miasta, wymagana droga. Myślę, że tam sobie polecimy, bo tu widzę, że można otworzyć jakiś przemysł. Tylko tu trzeba będzie uważać, bo to miało się rozważać. Tu miało się, rozwijać mieszkania, a tak naprawdę trochę tutaj to zmienimy. Więc zmienimy to faktycznie. Ale myślę, że tu trzeba niebawem zaplanować od razu już jakąś drogę szybkiego ruchu. Taką główną drogę, bo tu widzicie, są główne drogi teoretycznie, już dwie. Więc może bym na przykład tę drogę chciał puścić już, żeby to była droga... O, właśnie. Czteropasmowa, może od razu już ją trzeba to wymienić, tak, zastąpić. Nie będzie to się podobało wszystkim, ale może to już, no bo zobaczcie, jak ona tutaj długa jest, tak? Także tutaj, gdybyśmy mieli zamiar zbudować tę drogę, to byłoby spoko. Szkoda mi tych domków, bo oni tutaj pobudowały, żeby je teraz niszczyć. A to przedszkola nie zniszczę przecież. Więc no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu ładne domki są, zobaczcie, ładne szeregowce, ale... Jestem ciekaw, jak to się zmieni teraz, jak ja tutaj... To przerobię. O, tutaj zaczynają budować się na nowo, tak? No to ładnie. Tyle ładnych domków, a ja wszystkie poniszczyłem. Tak to właśnie jest.
ze Stanisławem. Ale okej, bo my tu chcemy puścić coś o wiele bardziej ciekawego. Tak, żeby to pojechało sobie gdzieś tam daleko. Aha, no tak, tylko muszę wykupić kolejny obszar. Dobra, 90 stopni, jest? Jest. Ale lecimy 90 stopni cały czas, tam daleko. Główna ulica będzie. Dobra, zatrzymamy na chwilę, bo widzę, że jest zapotrzebowanie na mieszkania. Więc czemu nie? Może właśnie wzdłuż tej ulicy byśmy chcieli te mieszkania postawić. Także mamy tu główną drogę. Mamy tu skrzyżowanko, może to jakieś rondo by się przydało albo coś, ale na razie dajemy radę. Mi się wydaje, że zawsze mi się wydaje, że to są korki, słuchajcie, a to są tak naprawdę, zobaczcie, samochodziki, które parkują na poboczach przy swoich domach. Słuchajcie, trzeba zacząć coś, co my tam możemy tam wykupić przy okazji, ale chcę kupić te cztery tereny teraz. Tak, kupuję je. Dobra, mam nadzieję, że to już ta budowa ośrodka będzie tutaj działała. Więc chcemy tu postawić jak najbardziej, dobrze wykupiłem. Okej. Deficyt produkcji. No dobra, wymagana droga. To może na początku drogę byśmy dobudowali tam. Tak mi się wydaje. To tak, mam jakąś linię konturów, zobaczymy co z tego wyjdzie. Droga czteropasmowa. Dalej kontynuujemy drogę czteropasmową. Będzie przejeżdżała tutaj przez te 180 stopni. Daleko, daleko będzie jechać gdzieś, tam się połączy z czymś. Na pewno się połączy z czymś. 180 stopni. Niech będzie. Cyk. Bardzo długa droga. Dobra, i teraz możemy zacząć ten przemysł robić tu. Przemysł kurczaczkowy. I proszę bardzo, okej, tu będzie taka oto właśnie deficyt produkcji. Cyk. No dobra, to lepiej było z boku. Ale myślałem, że to będzie brało pod uwagę jak w innych grach. No dobra, okej. To teraz mogę zrobić wielki węzeł. No dobra, no to okej, no nie ma tragedii. Cyk. Proszę bardzo. Węzełek na cały ten teren, proszę bardzo, no nieregularny to będzie oczywiście. Nieregularna farma, ten cypelek już niestety i tak wychodzi poza zasięg naszej farmy. Proszę bardzo i cyk. I jest. Może potem drugą zrobimy. Proszę bardzo. O! Okej, no dobra, tu mamy jeszcze wreszcie jakieś budynki będziemy mogli budować. Czyli jest to ulica Tymona. Bo co zrobili to ulicę Tymona? To bardzo długa ta ulica Tymona jest. Okej, ulica Tymona. Okej, ona się zmieniła. Shit. Ona się znowu zmieniła. A nie, nie zmieniła. Tymon. Nie, no jasne, Tymon był, jak najbardziej. Tymon jak najbardziej komentował. Dobra, i teraz co? Określ aktywny obszar. Określiłem. Dobra. No i ruszamy z tym koksem. No i zobaczymy. Teraz pytanie. O co to się będą pojawiać? Okej, jakieś rzeczy. Pracownicy, 18. Skuteczność, poziom. Zagrożenie hałasem niskie. Więc tak naprawdę to może być gdzieś. Mogę tutaj na przykład pobudować jakieś domki obok tego? No to wiecie, rolnicze. No to myślę, że tutaj można by było na długości tego zbudować takie domki rolnicze tutaj. O, już się zaknebnowali. A tutaj zbudujemy te europejskie domy. To są... Dobra, to są europejski styl, tak? I europejskie domki byśmy chcieli tutaj wzdłuż tej ulicy postawić. Na przykład na razie jakoś tu. I jakoś tu. Na podobnej wysokości. Okej, że one są te... No mniej więcej na podobnej wysokości, tak? Jak będą chcieli się tu rozbudowywać, to proszę bardzo, nawet trochę dalej, o! Cyk! Jakieś kolejne drogi i skrzyżowania będziemy chcieli zbudować później, więc tutaj... Oni sobie sami ogarniają ten grunt. Chociaż też mówicie, Staszek, może zobacz sobie ten buldożer. Czy buldożer, czy to było jakieś narzędzie do tryb podziemny? Coś mówiliście? A chyba to. Kształtowanie krajobrazu. Mogę zmieniać ukształtowanie terenu, by budować ogrody, pastwiska, rezerwaty, zbiorniki wodne, kanały i powodziowe i nie tylko. Okej. Okay. Istnieją różne... Więcej informacji, każdy znajdziesz w opisie. Znajdziesz więcej informacji. Zwiększ lub zmniejsz rozmiar pędzla, by kształtować duże połacie terenu. Okej. Okay. Czyli tu mamy podnoszenie lub obniżenie terenu. Tu mamy wyrównywanie, wygładzanie, tworzenie spadków terenu. Tu mamy roślinność, drzewa i krzewy do dekoracji miasta. Patrzcie. Możesz przyozdobić swoje miasto drzewami, krzewami roślinność. Drzewa rosną z upływem czasu. Rośliny i drzewa pochodzą z różnych regionów. Różne motywy i rodzaje. Możemy się odczynić pojedynczo lub użyć pędzla, zadać większą ilość. Okej. Okay. Chodniki używane przez pieszych. O, proszę bardzo, chodniki mogę dodać pieszym. Ścieżki są przeznaczone dla pieszych, można je budować wszędzie, gdzie tylko jest miejsce. Za pomocą ścieżek możesz tworzyć szlaki przyrodnicze lub malownicze. Jezu, jakie to jest rozbudowane. Opcje narzędzi pomogą ci zrealizować twoją wizję, daj upust kreatywności dzięki zakrzywieniom twarzy. No dobra. A tutaj bardzo jest tutaj puszczona wodza fantazji. Oni sami sobie tutaj budują się na tych, jak widzicie, na wysokościach i sami sobie tworzą tutaj swoje własne na razie tereny. Ale faktycznie jak na to spojrzeć pod kątem,
no to można było to na początku przeorać. Tu się w ogóle chyba nic nie, tu się buduje tylko bardzo powoli, tak naprawdę. Dobra, czekajcie, mam jakieś bonusy do odblokowania jeszcze. Chciałem jakieś chodniczki tu zbudować, ale tu chodnik jest, nie? Zwrot środków, no to tutaj mają chodnik. No to tu nie muszę budować chodnika, bo chodnik jest, tylko mogę go pewnie jakoś inaczej poprowadzić w razie czego. Tak mi się wydaje. No dobra, tu jest ulica Alkomleczka nadal. Co? Ulica Alkomleczka nadal tutaj? Zaraz, jak ona się ciągnie? Jezus! Mój Boże, jak to nazewnictwo jest dziwne, jak widzicie. Potężnie, tutaj nie ma pracowników. No chcą, zobaczcie tu ludzi, oni będą daleko mieszkali od nas, ale... A co tutaj mamy jeszcze? Znaczyć wyznaczenie terenu? Po otworzeniu obszaru przemysłu specjalnie można go modyfikować, okej. Tu się coś dzieje. Tu nie mają wody, może... Znaczy już mają. Może chodziło o to, że ja muszę... Nie wiem, jakoś tu doprowadzić jakąś... Nie, no tutaj idzie... Zawsze drogą idą te rzeczy, tak? Więc jakby te kanały wszystkie. Dajmy im więcej możliwości rozwoju tutaj na tym terenie. Tak, czyli puśćmy tutaj... No to może będzie będę chciał tutaj puścić po prostu zwykłą drogę jeszcze kiedyś, więc... sobie tu od razu zaznaczę, że może tu będę chciał, żeby kolejna droga szła. Z jakiegoś powodu gdzieś tam. Więc... możemy postawić po prostu kolejne domki tutaj. O! Proszę bardzo, może będzie skrzyżowanie też, tak na z góry spojrzymy, więc może polecimy też tak, na razie. Kolejne miejsce, ulica Fiołkowa się tu zrobiła, ale zaraz ją pewnie zmienimy na jakąś inną ulicę. Jakoś tak na przykład jeszcze? Cyk, nie? No dobra, to patrzę dalej, co tam ciekawego zaproponowaliście z ulic. Dobra, może być ulica, tak tutaj będzie ulica, cyk. Cholińska. Bardzo. Będzie ulica Cholińska. Od Cholina. Dobra. Okej, czyli mamy tak. Patrzę, że mają ochotę trochę sklepów poustawiać. Więc skoro sklepy, no to myślę, że to jest dobry moment na to, żeby dobre miejsce, żeby tutaj te sklepy dalej stawiać. Tak, tutaj. Po tej stronie. Myślę, tutaj zrobimy kilka takich miejscówek. O, żeby tutaj się rozbudowało to. Przemysł. No, przemysł się powoli też tu zajmuje. Tak, zastanawiam się, czy tutaj nie zrobić jeszcze jakiejś drogi. Wiecie co, ja tutaj może wyznaczę jeszcze drogę od tego skrzyżowania, to trochę tutaj się coś zniszczy, ale oh well. Tak, tu będę chciał zrobić drogę i ta droga będzie przechodziła pod spodem tutaj, nie? Bo to może przejechać pod spodem dróżka. Zrobimy ją lekko wygiętą. O, może się połączyć z tym, z autostradą, ale zaraz będzie na mnie krzyczeć, że tak się nie robi. Polecimy sobie na przykład gdzieś tutaj. Cyk. No i tutaj jest co? No to ja połączone jest to z autostradą w sumie, zobaczcie, tak? Ja tu połączyłem... To jest rzeczywiście autostrada? To jest autostrada, więc teoretycznie mogę dalej jechać tutaj. Proszę bardzo, i połączymy się... Aha, czekajcie, to jakoś tak, żeby większe wygięcie było. O, jakoś tak nietypowo. Już zasugeruje mi tutaj ładne ułożenie. O, dobra, zasugerowało, zrobimy tak i już połączymy z tą ulicą. Co tak naprawdę oznacza, że to jest połączenie z autostradą, tak? Skrzyżowanie na autostradzie. To jest autostrada. Może to trzeba będzie kiedyś zmienić być może jeszcze, ale tutaj mamy w końcu jakąś drogę poziomową. I to jest miejsce na kolejną dawkę przemysłu. Oczywiście pamiętamy, że przemysł też tutaj miał się rozwinąć. Co? Okej, czekajcie. Czekajcie. Zostawiłem to miejsce samo sobie, myśląc, że to wszystko samo się ogarni, bo jest podłączone, kurczę, wszystko. A tu się okazuje, że autostradą nie idą wcale rury. Autostradą nie idą rury. Czyli co? Czyli wywóz śmieci w ogóle nie działa od początku do końca? Ojej, nie wiedziałem tego. Ciekawe, czy krzyczeliście o tym do monitora. Ale teraz co ja mam zrobić? Czy to ja mogę połączyć? Połączył to w ogóle? Czy on to połączył? Chyba połączył, tak? Tak mi się wydaje. Dobra, mogę dać to jeszcze niżej, ale nie ma chyba sensu tak nisko. Czy ja to mogę puścić? Czekajcie, bo to mogę te obie, tak? Podwójna rura. Teraz pytanie, czy ta podwójna rura w ogóle tu połączy się z tym? Połączyła się. Czy ja to mogę przeprowadzić przez rzekę? Połączyć to chyba mogę, nie? Samo chyba połączy nawet. I chcę połączyć to z tym tutaj. Czy teraz jest ok? Poszło pod rzeką? Chyba tak. Wygląda dość specyficznie, ale jest. Tylko teraz... No, jak dla mnie, to te rury jakoś nie łączą się tak, jakbym chciał. Co tu się...
co tu się... Dobra. To są rury polskie bardzo. Znaczy, ten moim zdaniem to narzędzie do tworzenia tych rur działa dziwnie. A może ja po prostu nie umiem tego używać jeszcze, więc sorry. I tu napisane, że za mało elektryczności jeszcze. To znaczy, że tu w ogóle elektryczności nie ma? Może tu trzeba kolejny ten transformator dopuścić, tak? Czyli... O, właśnie to. Więc tak mi się wydaje, że tu trzeba będzie dopuścić, doprowadzić, przepraszam, stację transformatorową tutaj gdzieś. Myślę, że co, będziemy rozbudować ją bardziej w tamtym kierunku, więc może ta stacja gdzieś tu powinna być. Tylko teraz będę musiał doprowadzić tutaj prawdopodobnie jakieś... wysokie napięcia, tak? To się da zrobić, więc powiedzmy, że będę chciał sobie, no powiedzmy, że gdzieś tu. Stację transformatorową. Teraz muszę doprowadzić linię wysokiego napięcia. Stąd. Będzie szła tutaj tak ładnie, o, proszę bardzo, tak, będzie, a to mogę też półkolem puścić, dobra. Połączymy ją potem tam, no dobra. Chyba tak trzeba, ja nie wiem. Wydawało mi się, że jak połączę drogą, to drogi przeprowadzają, okazuje się, że autostrada nie ma swoich rur, nie? Więc muszę to jakoś inaczej ogarniać. No właśnie, ale jak to, no dobra, no, no to się da zrobić. Tak. I lecimy jakoś tak. Nakładając coś na siebie obiekty. Jakie? Autostrada? Dobra, czy jednak będę musiał puścić to na razie w taki sposób. A dopiero tutaj będę mógł jakoś tak ładnie to... prawdopodobnie puścić gdzieś tutaj na ten sam koniuszek. O, patrzcie, jak ładnie na cypelek pójdziemy tu. Z prądem. Cyk. I połączymy to tędy. Tu. Cyk. Dobra, prąd jest. Chyba. Puśćmy to. I zobaczmy, czy ogarnąłem problem. Ten śmietnik w ogóle tu nie rośnie, chyba w spisko śmieci. A mi mówi cały czas za mało wody, do tego budynku nie jest doprowadzana woda. Jak to nie jest doprowadzana woda? Co jest nie tak? Jak to nie jest jak jest? Chyba, że nie łączy się też tutaj. Nie, no łączy się. Widać, że jest przepływ. Czyli woda dochodzi. A pytanie, czy nie chcemy zrobić kolejnego odpływu ścieków na przykład. No tutaj jest, no jest woda, że dopływa, ale mówił, że za mało? Zużycie wody, niskie, wysokie. Kolor budynku... Na dworze jest piekielnie gorąco, na 31 stopni. Eksport ścieków, 0, utlenianie ścieków. Produkcja, handel wodą, dostępność wody. A tu jest, tak? Zużycie i produkcja. Zużycie wody jest większe niż produkcja. Chyba o to chodzi, tak? To jak ja mam to zwiększyć? Muszę wystawić jakąś przepompownię? Muszę zrobić, tak? Albo... Wydobywa wodę z jeziora lub rzeki, dostarcza ją miastu rurociągami wodnymi. Może trzeba po prostu kolejną zbudować, przepompownię. Tu jest przepompownia, tak? Ja mogę zbudować ją na rzece w takim wypadku chyba, tak? Bo to drugie, bo to były wody gruntowe, to nie to. Dobra, czyli to. Czyli jak zbuduję sobie to tutaj, można tu być blisko, cyk. Budynek usług komunalnych nie ma dostępu do drogi. Zbuduj drogę. Dobra. Przenieś budynek usługowy. On musi mieć drogę. Dobra. Zatrzymajmy. Dobrze wiedzieć, że on musi mieć drogę. Ale na początku połączmy to wszystko rurą równoległą, tak, bo nie chcę tą samą rurą puszczać, tutaj. Cyk. Żeby się połączyło przede wszystkim tutaj ładnie. I on potrzebuje, no tak, ludzie muszą tam dojeżdżać, przecież to nie jest to. To nie są settlersy. Więc jedziemy z tym koksem, doprowadzimy tutaj drogę. Tylko no nie przewidziałem rzeczywiście, że droga będzie potrzebna, ale damy radę. Damy radę. Cyk. I jedziemy tutaj... Łopanie! Łopanie! Nakłada się obiekt... Łopanie! To jest niełatwe! Kurde. Nakładając się sobie obiekty. No dobra, tu już jest lepiej, tak? Już od tej strony poprowadzimy, to będzie dobrze. Na przykład gdzieś tutaj możemy połączyć. Okej, teraz jest w porządku. Cyk. Dobra. I co on tutaj mówi, że nie ma? Czego on tutaj nie ma? Mówi, że nie ma elektryczności. Za mało elektryczność. Do budynku dostarczone za mało energii, by mógł poprawnie funkcjonować. Okej. To nie wygląda dobrze. W każdym razie ulica Bocianów tu się zrobiła. Dobra, ale za mało elektryczności... Puśćmy, to samo dojdzie. Mało elektryczności? No jest już dobrze elektryczność. To musiało chyba po prostu dotrwać, dojrzeć. Dobrze. No tak, ulica Bocianów będzie ulicą szarych burków. Proszę bardzo, burek, żebyś nie czuł się porzucony.
I ulica Śpiewaków będzie ulicą... Będzie ulicą... Będzie ulicą, będzie ulicą... Karolla. O, proszę bardzo. Tak jest. Będzie. Dobra. Tu wreszcie będzie też przemysł. A zobaczmy, co możemy sobie odblokować. Może coś... Czekajcie, rozwój. Bo tu mamy nowe opcje. Możemy duże drogi, strefy parkingowe, autostradę możemy odblokować. Wreszcie. Co mamy tutaj? Stacja oznaczenia wody. Przetwarza, oczyszcza zużytą wodę. Okej. Okay. Tu mamy coś z energią elektryczną. Stacja zasilania awaryjnego. Drogi. Tak, mamy też szkoła pomaturalna, możemy odblokować sobie. Tutaj mamy tymczasowe schronienie małe i wieża dozoru pożarowego. Okej. Okay. Zmniejsza ryzyko pożaru lasów. O, to by się przydało tam nawet. Tutaj mamy opieka społeczna i komenda policji. Duży obiekt. Taki potężny duży obiekt. Ale dobra, my chcemy autostradę odblokować, myślę. Taki był mój cel. I możemy dorzucić rzeczywiście szkołę pomaturalną. Czemu nie? Okej, okay, takie rzeczy na razie odblokujmy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nasz system edukacji jest niesamowity, cieszę się, że tu mieszkam. No i super! Tak powinno być. Tak powinno być. Ja bym chciał mimo wszystko tutaj zacząć zrobić im pierwsze, o, pierwsze pole na przemysł. O, jak się rzucili na to pole, na ten przemysł tutaj. Mega szybko. Dobra, wracamy do naszego miasta tutaj teraz, więc... No dobra, słuchajcie, zatrzymamy na chwilę, bo widzę, że dalej potrzebują mieszkań. To teraz może uzupełnimy tutaj te strefy. Tylko to też jest połączone, słuchajcie, z autostradą, nie? I nie powinno być, tak? To nie powinno być połączenie z autostradą w taki sposób. Autostradę powinny łączyć w zupełnie inny sposób niż w taki, jaki tutaj. Czyli tutaj jakieś tam właśnie zjazdy. Ale mam odblokowane rzeczy, słuchajcie, autostrady. I teraz, o mój Boże, jak to się robi? To jest co? Autostrada jednopasmowa. To jest autostrada czteropasmowa dwukierunkowa. Super. Autostrada, dobra. Autostrada, autostrada. Ale gdzie jest most kratowo-łukowy z dwupasmową autostradą? Wiszący most. A jak ja mam się dostać tam teraz na górę? Duże drogi. Bo to są olbrzymie skrzyżowania, które gładko łączą wiele dróg naraz. Co to jest to? Gdzie ja będę miał dostępne taki bajer, żeby to łączyć? Bo na razie myślałem, że odblokuję autostradę, tam się to odblokuje, ale to chyba następny punkt rozwoju dopiero chyba dróg. To węzły to są to, może to jest to węzły drogowe. To też drugie duże drogi. Węzły drogowe, gotowe duże węzły drogowe, powinni łączyć autostradę, no właśnie, łączyć autostradę z miejską siecią, nie? Więc słuchajcie, ja zrobię na razie tak, że ja to odłączę, żeby nie było krzyku i problemu. Zrobię po prostu takie połączenie tutaj. Tak, i po prostu na razie usunę tę część i tę część, żeby nie było wjazdu na autostradę, dzikich wjazdów na autostradę. Też się w ogóle, o, mogę to usunąć? Wybórz obiekt z wrok środków. O. Okej. Okay. Co to za... Jaki problem z rurą tu jest? Co tu się stało? Gdzie tu... O kurcze! O nie, bo tą drogą już szła rura. Dobra, rura ściekowa szła. Dobra, już się łączymy tu. Pojedyncza. Ta rura. Czemu mi niebieską też zaznaczasz? Łupku. I to na powierzchnię ma wyjść. To nie może wyjść na powierzchnię już? Cyk. No to tak będzie. Na razie z tą ulicą. O Jezu. No dobra. Jak ta autostrada? Co ja tu postawiłem? Łopanie, przepraszam. Ja się tak dziwię, że tak... O Jezu, sorry. Widziałem, że dziwnie... A można było zastępować. Jest narzędzie zastępujące. Przepraszam, już poprawiam. Cyk. Dobra. Zwykła ulica. Proszę bardzo. Oj, tu możemy postawić coś trochę handlu. Komercji, czy jak to tam się nazywa. Cyk. I tak samo tutaj. To też jest niefajne, bo wjeżdża nam w autostradę, tak? Ulica Keskela, bardzo malutka uliczka tutaj się zrobiła, Keskel, widzisz, więc... sorry bardzo, ale muszę cię troszeczkę uszczuplić z tej ulicy. I ulica Kozery jest teraz tak naprawdę, tak? Usunęła się w ogóle Keskelowa ulica, a teraz jest tylko ulica Kozery. Która oczywiście wygląda bardzo źle w tym miejscu, więc ona powinna być zmieniona tak naprawdę, ale na razie zostawimy to dziadostwo. Postawimy też jakieś podstawowe domki tutaj, proszę bardzo. I tutaj. Na razie zapełnimy tutaj to domkami zwykłymi, pojedynczymi. Niech się cieszą, że mają. Proszę bardzo, git. Tak, mówi mi jeszcze, że służby drogowe się pojawiły. Służby drogowe, ale już czytaliśmy o służbach drogowych. Ale faktycznie można by było, tylko 30 tysięcy na miesiąc, a ja już, no dobra, gdzieś tam zarabiam. Może rzeczywiście, a widzicie, bo jakość dróg zaczyna być coraz większym problemem i myślę, że dobrze byłoby się na przykład postawić gdzieś tutaj w strefie przemysłowej, na przykład tutaj, służbę drogową. O.
Dobra. Ale podjazdy dziwne. Stacja służb drogowych. I będą, kurczę, dbać o to, że będzie git. Dobra, mamy już ludzi, którzy dbają o zdrowie. O zdrowie dróg, tak. A tu cały czas to się świeci? Przeznaczone do rozbioru. A ci dalej nie mają, słuchajcie, jako jedyni nie mają w ogóle robotników. Oni nie chcą, nie wiem co to jest za firma, ale ewidentnie nie chcą, nikt dla nich nie chce pracować, bo to się już świeci od jakiegoś czasu. Śmiesznie. Dobra, słuchajcie. O, tu się ładne bloki budują. No, zobaczcie. Ładna przestrzeń blokowiska. To tu postawimy im troszeczkę jeszcze handlowych. Ta strefa tutaj będzie handlowa. Oczywiście troszeczkę przesadziłem z tą strefą, bo... Tutaj przesada, bo tu będzie droga pewnie szła. Ale tutaj spoko. Tutaj do tej drogi na przykład, cyk. Dobra. Ekstra. Dobra. Okej. No to całkiem jest nieźle. Co tu się blokowało? Coś się świeci? Edukacja. No to edukację to już wiemy. Czytaliśmy o edukacji. Możemy postawić rzeczywiście liceum. Mamy też szkołę moralną. Liceum możemy gdzieś postawić, tak? No powiedzmy, że liceum będzie też przy tej głównej drodze tutaj. Na przykład. Albo możemy tutaj, słuchajcie, na początku zaplanować jakąś drogę. A potem zobaczymy, co. Droga dwupasmowa. Tylko tu byśmy puścili jakąś dróżkę już, boczną. Jakieś skrzyżowanie pierwsze, żeby tutaj coś urozmaicić i jakoś to połączyć, na przykład z... Też nietypowo połączyć z jakąś inną drogą. Albo tutaj postawić zaraz. Zobaczymy, czy ja w ogóle tutaj zmieszczę. Czekajcie, czy ja tutaj... O, co tu się zrobiło? Co to jest? To jest tunel? Sami sobie tunel zbudowali, proszę bardzo. Ale oczywiście wyrównowanie terenu by się przydało tutaj, żeby to wszystko było wyrównane, ale z drugiej strony... Niech se budują jak chcą. Ja na razie jestem na etapie... Daję dużą swobodę ludziom, jak oni będą chcieli się budować. Tam coś gadają w tle. Dobra, może tutaj liceum się zmieści, słuchajcie. No i tu by się zmieściło liceum nawet, bym powiedział. Mogę go na to obrócić może. Jak się to obraca ręcznie? Da się to ręcznie obrócić, słuchajcie? Nie widzę opcji. Ciężko powiedzieć, jak to ma się obrócić. Wydaje mi się, że było jakieś, ale jakby nie pamiętam, bo to... Dobra, przycisk myszy. Przycisk myszy trzymam, żeby obracać. O, jest jak dziwnie. Dobra. Ale samo mi przestawia. Zastanawiam się po prostu... Ale to by się zmieściło w taki sposób, nie? O. Więc myślę, że skoro tak byśmy chcieli... W ogóle ulica Sielanki. Piękna nazwa. Więc może byśmy chcieli tylko jak to zmieścić tu? Liceum. Obrócone tak. Ale mi nie pozwala za bardzo obracać, bo przecież mi się tutaj anuluje. Patrz, ile to kratek wymaga. Żeby się zmieściło przy tych tutaj domkach jakoś. Jakoś tak. To potrzeba by tutaj do samego końca tej Sielanki dojechać. No dobra, to puszczamy drogę w takim razie nawet na samym końcu tutaj. 90 stopni jest? Jest. Cyk. Pięknie. Okej. I teraz stawiamy liceum. Ale liceum będę chciał postawić mimo wszystko... No właśnie. Tak? Przy drodze. Tak, przy drodze, ale od której strony? Od tej strony tutaj, o. Cyk. I mamy czwarty poziom. 1 000 000 nagrody, 6 kolnych pól, 4 panel postępu. Co odblokowaliśmy w ogóle przy olbrzymiej wiosce? Narzędzie do tworzenia dzielnicy. Tworzy dzielnicy miasta wyznaczone obszary, które mają przypisane określone uchwały oraz usługi komunalne. Panel produkcji. Produkcja i konsumpcja surowców w całym mieście. Uchwały zmieniają zasady funkcjonowania różnych aspektów miasta lub podkreślają je. Może się odnaleźć w panelu informacyjnym o mieście, dzielnicach lub paneli. O, ja pierdzielę. Klęski żywiołowe. Ojej. No dobra. Przegląd transportu. Tanie mieszkania. Duże bloki mieszkalne z małymi, tanimi mieszkaniami. Niski czynsz skutkuje niewielkim przychodem z podatków. Biura o małym zagęszczeniu. Małe biurowce. Uprawa zboża. Leśnictwo się nam przyda. Transport. Ja pierdzielę. Autobusy będę mógł puszczać. I taksówki. Parki i rekreacja. Minimalna opłata taksówkowa. Za każdy przejazd taksówką pobierana jest opłata minimalna. Ja! O ludzie! Co tu się zacznie dziać od następnego odcinka, to ja już nie wiem. Jak się rzucili! Nagle biurów! Biurów chcą mnóstwo! Tu mamy biura, tak? Strefy biurowe mieszczą się firmy wytwarzające niematerialne towary i usługi. Biuro mam zagęszczenie to miejsca dla jednopiętrowych, niskich budynków, które mieszczą małe firmy. Okej. Okay. Strefy biurowe. No dobra, strefy biurowe oczywiście wokół strefy tutaj lokalnej bym chciał umieścić. Tutaj też jest szkoła, więc na przykład biurowce mogą być obok szkół, to raczej bym chciał domki, ale moglibyśmy na przykład tutaj zaproponować jeszcze im rozwój w tym kierunku w przyszłości. Jakoś tam, gdzieś,
Więc idąc tam gdzieś, można by rzeczywiście gdzieś postarać się te biurowce pierwsze zacząć. Co tu się wydarzyło? Czemu to jest czerwone? Złe warunki dla stref biurowych. What? Co to znaczy złe warunki? Bo co, bo droga się nie zamyka, czy co? Co to znaczy złe warunki dla stref biurowych? Co ty mi próbujesz powiedzieć tutaj? Zaraz zwiększymy warunki, robiąc nieregularną dróżkę puszczając, proszę bardzo. Okej, okay, takie są. I teraz czy strefa biurowa już jest... Jakoś im się tu nie podoba jeszcze. Może za świeżo zbudowane, nie wiem. Dobra, strefa biurowa byśmy chcieli może w takim razie... Biurowce obok cmentarza, to ma sens, tak? A najlepsze jest to, że to są malutkie biura na razie, nie? Więc jakby nie ma się co chyba za bardzo przejmować. Tu zrobimy pierwsze. Wyznaczyłem pierwszą strefę biurową, okej. Okay. Słuchajcie, to będą małe biurowce. Tu jest handel. Tu są biura, tu jest szkoła podstawowa. Jeszcze jakiś achievement leciał po drodze. I muszę kończyć, jak wam się podobało. Zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Sami widzicie, że nagle mega dużo pasków się pojawiło. Lepszy dom jak wygląda. Cieszą się z tego powodu bardzo mocno. Więc sami widzicie, że tutaj teraz robi się charakterystyczne budynki. Unikalne budynki to już wiem, że po czasie będę odblokowywał. To się tu na końcu może właśnie jakieś tanie mieszkania byśmy chcieli obok... postawić szkołę, żeby zobaczyć, co to jest, to w ogóle kiedyś zakęszczenie, niski czynsz, to tylko tutaj chcę zobaczyć, jak one wyglądają i co one tak naprawdę dają sobą, co sobą reprezentują. Tutaj mamy cały czas, o właśnie, takie wiejskie tereny, więc tutaj można by dalej sobie tutaj te wiejskie tereny tu rozmnażać, nawet tak nienaturalnie nadal, w sensie nie jakoś bardzo mocno identycznie, ale widzę, że bardzo dużo teraz domków chcą o średnim zagęszczeniu, więc myślę, że to też jest dobry moment na to, żeby średnią gęstość właśnie puścić w tym miejscu, gdzie było tutaj, o właśnie, domki średnio zagęszczone. Tu są usługi, tu jest szkoła. I dalej możemy na przykład tutaj chcieć też postawić takie domki. Więc dobra, nie przedłużam, bo się okazało, że teraz dużo roboty jest do zrobienia w momencie, kiedy żeśmy odblokowali kolejny poziom, więc na tym będziemy się skupiać w kolejnym naszym odcinku. Czy to będzie zarabiało w ogóle na nas? Pracownicy są, hodowla zwierząt, firma nazywa się Majto, sprzedają też majtki robione z kurzych jajek. Dzięki serdeczne, wielka piona i do zobaczyska. Cześć!